Relacje socjalnie, politycznie to jest długa droga, bo w tej chwili są pierwsze koncepty napisane, ale ja uważam, że ogólnie, jeżeli każdy pójdzie w dobrym kierunku z tym i będą jeszcze modyfikowane projekty, będzie jeszcze modyfikowane to, co jest w tej chwili napisane, to za 5, za 10 lat może to powoduje stabilizacja i powoduje to, że będzie spokojniej na rynek pracy. Natomiast wydaje mi się, że troszkę za późno zaczynają pisać to, bo w tej chwili jest okropny brak kierowców i zostają zatrudnione kierowców bez doświadczenia, które ogólnie na rynek europejski powoduje niebezpieczeństwo. Ludzie z małym doświadczeniem zaczynają jeździć na dalekie trasy, wymaganie jest wysoko, zachęcenie jest mniej i ogólna motywacja jest niższa niż parę lat temu. Najbardziej niebezpieczny dla Polski regulacja, która mówi o tym, że danego pracownik, który pracuje na przykład w Niemczech po więcej jak 3 dni w tego miesiącu lub 3 dni więcej we Francji i podlega płacy minimalną i wynagrodzenie i aspekty socjalne, płaty socjalne na danego państwa, co musimy wtedy odprowadzić danego państwa, wydaje mi się, że to jest jedno z największych zagrożeń, co może być dla polskich pracowniczy. I nie tylko Polski, cała Europa, bo to tworzy taki nadmór administracja, który nie jest do opanowania. Samochody są mobilne, samochody jeżdżą, kierowcy są wszędzie i to nie można ograniczyć do jednego państwa, do drugiego państwa. Tak jak w naszym przykładzie my dokonujemy transport po całej Europie, to ja sobie nie wyobrażam, że ja muszę się rozliczyć i w Hiszpanii, i w Belgii, i w Francji, i w Niemczech, i w Holandii i jeszcze na dodatek mam obowiązek patrząc na Polskę. Także to jest jedno z największych zagrożeń, w mojej opinii. Cały road packet powstał, urodził się pomysł i akcja przez stare państwo Unii Europejskiej. I oni, zaczynając to pisać, patrzyli na konkurencję. Próbowali ograniczyć swój rynek pracy. W tym, w obecnej sytuacji, to już jest historia, to już jest nieaktualne. Bo oni by chcieli bronić, chronić swojego rynek pracy. Ten rynek pracy w tej chwili jest faktycznie europejski. Bo patrzmy na to, co się dzieje. Polski pracownik idzie na holenderski kontrakt w Holandii pracować. Polski pracownik idzie tak samo do Niemiec. A w Polsce pracują Ukraińcy, Białorusini.